Siemano, siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Space Simulator 99. A w dzisiejszym odcinku klasycznie zrobimy sobie gigantyczny opening nowych ekskluzyw jajek i mam nadzieję, że uda trafić nam się Titanica. Także ty mój drogi widzo, bez przedłużania strzel koniecznie tej łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. No i jak co każdy update, gdzie dostaję jajka, nagrywam ten odcinek na live, także macie tutaj pozdrowionka od czatu, pozdrawiam was również bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy na czacie będą mi kibicowali Titanica i jak go trafię, będą pisali na czacie Elki. No dobra, co zostało dodane w tym update'cie, widzowie? Może wam nie będę omawiał, bo raczej już wszystko wiecie. Powiem tak w skrócie. Mamy nowy świąteczny update, part pierwszy. Prawdopodobnie będzie składał się z trzech części. Mamy tutaj drzewko świąteczne, na którym musicie zbierać dekoracje, za nie macie potem rola na nowego Huge'a. Mamy nowe gifciki do zrobienia za takie oto snowflake'i. Tworzycie sobie tak o. Potem możecie otworzyć i trafić w środku Huge'a. I co ważne, mamy Secret Santa, czyli wrzucanie Huge'y, żeby naprawić ekonomię. A w zamian za to możecie dropnąć Huge'a albo Titanica, czyli taka loteria po prostu. No i z ciekawych rzeczy mamy te ukryte jajko. Nikt nie wie, co to znaczy. Może to oznaczać Gargantuan Pety, może to być jakiś ukryty Titanic, no nie wiadomo, nie wiadomo. No dobra, to na tyle zamówienia szybkich newsów, zaczynamy nasz opening. I pierwsze jajuszkę otworzymy sobie na tej nowej świątecznej mapie. Liczę, że trafię Titanica. Jeszcze szybko wam pokażę, jak tutaj mamy peta do trafienia. Mamy tak, Huge Snow Globe Corgiego, mamy Huge Snow Globe Hamstera i Titanic Snow Globe Kata. To są normalnie pety w bombce, czajcie to? Jak dropniemy jakiegoś, pokażę wam, jak on się prezentuje, bo naprawdę wygląd ma nietypowy i przepiękny. Serio, jest to nietypowe i przepiękne. Ale dobra, pierwsze 8 jajuszek, lecimy tu, lecimy tu, lecimy, lecimy. Tapuję wszystkie, żeby dodać sobie szczęście, na pewno to działa i zobaczmy. No niestety, same ekskluzywy, ale patrzcie, jak one cudownie wyglądają w tych bombkach. No nie zaprzeczycie, nie zaprzeczycie na pewno. Teraz zrobimy inną taktykę, otworzymy dużo pojedynczych. Raz, dwa, trzy. Ej, w ogóle chyba naprawił Preston otwieranie jajek. Sześć jajek pojedynczych, szybkich. Zobaczmy, czy jedno z nich chociaż urośnie. I niestety, wszystkie chyba dały. Okej, Shiny Rainbow Snow... Co? Shiny Rainbow ekskluzyw nam dropnął. Ej, dobra, szczerze, powiem wam tak, W. Bo ten Shiny Rainbow Exclusive będzie więcej warty niż Huge. Dwa existy. To prawdopodobnie będzie warte kilkaset milionów. Dobra, to jest lepsze niż Huge. Serio, jestem tutaj akurat usatysfakcjonowany. No, no to można tak otwierać pojedynczo jajka. Lecimy dalej. Jedno, drugie, trzecie. A i otwórzmy teraz trzy naraz, tak. Zobaczmy, czy te taktyki oddają. Uwaga, drugie nic. Mamy coś? Niestety jednak mi się pomyliło. Ale mamy Rainbow Exclusive'a kolejnego. Let's go! Dobra, te taktyki moje działają. Teraz sobie otworzymy na kalendarzu adwentowym trójeczkę. Kolejną trójeczkę i jeszcze jedną trójeczkę. Dziewięć jajuszek, dziewięć jajuszek przepięknych. No miejmy nadzieję, że pierwszy Huge się tutaj zrespi. No ale moja nadzieja niestety, no... Niestety nie oddaje. Okej, chodźmy jeszcze na ostatnią mapę eventową. Dokładnie obok tego sekretnego jajka. I tu sobie zrobimy tak. Jeden, trzy... 8, 1. Dobra, ostatnia moja taktyka na tej miejscówce. Zobaczmy, czy odda chociaż jednego Huge'a. Proszę, jednego malutkiego. Dobra, wiecie co? Eventowa mapa do openingów nie oddaje dla mnie. Dla mnie jest ona pechowa. Także musimy zmienić miejscówkę i wychodzimy z eventu. Idziemy tym razem na szczęśliwą miejscówkę Rockska, gdzie dropnął Rainbow Titanica. Mam nadzieję, że ja też trafię. Lecimy 8 jajuszek tutaj i dołóżmy jedno. Może to jedno będzie bardziej szczęśliwe niż to 8. Let's go. Pierwszy Huge musi być. Jest, 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 jest. Skibidi dab, dab, tu. Jest, jest, dawaj Titanica, Preston. Okej, mamy pierwszego Huge'a. Pierwszy Huge, let's go, jakiś Rainbow. Mamy Huge Snow Globe Hamstera. Let's go. Pierwszy Huge'ik w naszej kolekcji. Już wam pokazuję, jak on się prezentuje. I zobaczmy jeszcze, czy to jest ten lepszy. Tak, to jest ten lepszy na 0,7%. I prezentuje się w sposób następująco. Czy wy widzicie, jak on pięknie tutaj się kręci w tej kulce? Nie, no dobra, sami zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja muszę mieć tego Titanica. Muszę, muszę, muszę. Idziemy do Kitusia. Kituś musi mi dać tutaj farta. Panie Kitusiu, ja tutaj nie proszę, ja wymagam. Daj mi Titanica, ja chcę go mieć. Trójeczka, trójeczka, jedyneczka i trójeczka. 10 jajuszek szybkich. Kituś, musisz mi dać Titanica. O, no i Kituś, tutaj Titanica się lubimy. Co ty na to? Taktyka, Kituś daje nam Huge'a. Okej, może być Kituś. I znowu mamy hamstera, także witam w mojej kolekcji. Witam, witam cieplutko. Jak te Huge'e będą niedrogie, to ja serio zastanowię się, czy nie chcę zrobić full team tych Huge'e, bo naprawdę one są cudowne. No sami zresztą zobaczcie. Dobra, idziemy na kolejną miejscówkę Rockska, jak co odcinek, tylko tym razem chcę otworzyć na Freecamie, wam powiem. Otwieramy sobie na Freecamie,
Stańmy tutaj i otwórzmy ósemeczkę. Ósemeczka na frikamie, zobaczmy, czy będzie ta ósemeczka dla mnie szczęśliwa. Let's go, 8 jajuszek na raz. Czy jedno będzie? Ojojoj, niestety nic nie ma. Wiecie co, chyba trzeba zastosować tajną taktykę. Tajna taktyka, czyli Trading Plaza. Ale jeszcze zanim Trading Plaza, zróbmy sobie 3, 3, 1, 1. Dobra, i po tym mogę iść na Trading Plaza. Proszę, 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 jedno malutkie, jedno. Dobra, idziemy jednak już, idziemy. Nie gadamy, biegnijmy na tą Trading Plaza szybciutko. No i witam. Trading Plaza z moimi kochanymi widzami. No witam, tutaj na przykład mamy panią policjantkę. Witam cieplutko, kłaczko. Widzowie, prosta taktyka. Wytapujecie, dajecie mi szczęście, ja trafiam Titanika. Wszyscy zadowoleni, okej? Okay? Myślę, że dogadani. Także możemy zacząć z 16 jajkami tutaj. 8 i myk 16 jajuszek na start. 16 jajuszek na Trading Plazie dadzą nam Titanika, patrzcie. Pyk, tutaj. Yo. Dobra, tego nie było, to się wytnie w montażu. Idziemy jednak w inną miejscówkę. Mianowicie idziemy tutaj. Trading Plaza też została zmieniona na świąteczną, więc świąteczny klimat jest. To świąteczny Titanik, mam nadzieję, że też wypadnie. 3, 6, 9 jajuszek tym razem. Zobaczmy. 9 jajuszek coś sobie wskrywa fajnego. Jakiegoś huge peta chociaż jednego. Niestety, ekskluzywy same. No dobra, to czas na taktykę. Vibrum, tu gdzie dropnąłem Titanic, Godzilla. Tutaj sobie otworzymy dużo pojedynczych. Ale pytanie, czy ja mogę spamić. Okej, okay, na Trading Plazie jest jakiś bug i niestety nie da się spamić. Widzicie, tu jest cooldown. No dobra, otwórzmy ile możemy. Chyba 5 otworzyłem, jeszcze jedno się ładuje. I zobaczmy, czy z 5 coś nam tutaj wyrośnie. Exclusive. I tutaj... Shiny Snow Globe Exclusive. W sensie Axolotl, ale to jest Exclusive. Dobra, widzowie, dają tu różne taktyki. Na przykład, nie wiem, 8-3-1, 3-3. 8-3-1 możemy zrobić taktykę. Dobra, Holix, ty masz dużo farta. 8-3-1, wiadomo, to jest legitny Holix, więc robimy jego taktykę. 8-3-1, zobaczmy. Dobra, Holix, twoja taktyka działa. Zobaczmy, czy da mi Titanika, czy Huge'a. Dobra, daję Huge'a, ale mamy kolejnego do kolekcji. Hamster czy inny? Znowu, a nie, przepraszam, Korgi, okej. Okay. Huge Snow Globe Korgi. Myślałem, że znowu hamster, ale let's go. Mamy nowego Huge'a. Już go tu ubieramy. I myk, nasza kolekcja Huge'y kręcących się jest z nami w końcu. No to co? Otwórzmy ósemeczkę skromną. Skromna ósemeczka tym razem, nie ma co więcej. Z tej ósemki wyleci Titanik. Patrzcie się dokładnie. W tym momencie dropi Titanik. Ja, chłopie, chilluję. Ech, nie działa ta taktyka. Ewidentnie nie zadziałała ta taktyka. Myślałem, że na spontanie go tworzę tak na wychillowaniu, to dropnę Titanika, ale nie. Tu trzeba, widzowie, chyba grubo wlecieć, wiecie? Dobra, robimy tak. 3, 8, 3, 8. Więc zobaczmy, czy ta taktyka kiedyś odda, na przykład teraz. Rainbow Exclusive i chyba nic nie wyrosło oprócz samych ekskluzywów. O nie! Najgorzej! Kończą nam się tu jajuszka, bo zostało nam dokładnie 50 jajek z 200. Więc co robimy? Widzowie, ja nie wiem, co robić. Dobra, taktyka po trójki. No spróbujemy taktykę po trójki otwierać. To 3, 6, 9, 12. Otwórzmy od razu 15. 15 jajuszek na raz, zobaczmy, która trójka będzie najbardziej szczęśliwa. Tutaj nic i tutaj też niestety totalnie nic nie ma. O Jezuniu. Nie będzie ewidentnie dzisiaj Titanika. Będzie bardzo ciężko go trafić, bo już się kończą nam jajuszka. Spróbujemy pojedynczo teraz otworzyć. Let's go, 1, 2, spróbujmy 5 tak pojedynczo otworzyć. 3, 4 i ostatnie piąte, dobra. 5 pojedynczych, zobaczmy. Proszę, żeby tylko jedno urosło. Shiny Rainbow, ej co jest? Znowu mamy Shiny Rainbow ekskluzywa. Kolejny, ej dobra. Szczerze, ja powiem tak, nie narzekam. Są 3 existy tych Shiny Rainbow ekskluzywów. Ja posiadam 2 z nich. Przecież ja to na spokojnie po 500 milionów za sztukę wystawię. I mam tu bilion luźny. Dobra, ja jestem spełniony. Czy mamy coś tu jeszcze? Ej dobra, friend dokupił, siemano friend. Dawaj Titana. Jak nie ja, to ty musisz trafić. Witam cieplutko. Ja tu się dokładam do openingu 3 jajkami, bo ja już biedny. Zobaczymy, czy friend coś trafi tutaj ciekawego. 3 jajuszka, friend też widzę, że 3 tutaj otwiera. Dobra, u mnie nic, u mnie tylko Rainbow Exclusive. Zobaczymy, czy u frienda coś urośnie. No friend zawsze miał farta do huge, więc mam nadzieję, że ze mną dzisiaj tu wygra battle. Let's go. Ojojoj, na razie same ekskluzywy. Dobra, otwieram 8, otwieramy ósemeczkę. 8 jajuszek, nie no, muszę wygrać z friendem, widzowie, dzisiaj muszę wygrać, zawsze przegrywam praktycznie. Dzisiaj muszę wygrać, no nie no, same ekskluzywy. Friend też widzę 8 otwiera. I uwaga, jest coś tu ewidentnie. Jest jedno jajuszko, uwaga, Titan. Nie, no dobra, jest Huge'ek, ale zobaczmy jaki, może jakiś Rainbow Shiny.
Snow Globe Corgi, friend trafił, let's go, elegancko. A mi niestety jajuszka się kończą, więc zrobimy taktykę na razie skromną, na koniec otwieram wszystkie. 3-1-1. Dobra, 3-1-1 taktyka, friend widzę, że też otwiera, zobaczmy czy coś mu tu rośnie. U mnie chyba jest, niestety nie ma i chyba nikomu z nas nie poleciało. No to co? Ja otwieram wszystkie naraz. Zostało mi 11, 12, 13, 14, 15. Troszkę źle to obliczyłem. Miało być 16. Więc poczekajcie, będę musiał jedno dokupić. Dobra, widz sprzedał mi tu za 75 milionów jedno jajuszko, więc lecimy. 8 i ostatnia ósemeczka. Wszystkie jajka naraz. Coś zostało? Niestety nie. Lecimy. Ostatnia nadzieja na Titanika. Proszę, Prestoniku, na święta. Na święta niestety nie ma Titanika. Chociaż do świąt jeszcze dużo czasu, może jakieś ekskluzywy jajka jeszcze dojdą do mojej kolekcji i może wtedy trafimy Titanika. Ale dobra, ty drowerku, co ty narzekasz, człowieku? Trafiłeś 3 przepiękne Huge plus 2 Rainbow Shiny ekskluzywy, które będą mega drogie. Więc nie masz co, człowieku, narzekać. Widzowie na czacie piszą jeszcze, żeby zrobić tutaj Machine jajka. Wiecie co? Dobra, przekonali mi tu widzowie na czacie. 2 Huge Machine jajka. Jak wyleci Titanik, to ja nie wiem, co się wydarzy. Let's go! 2 Huge Machine jajka. Przeczuwam tukana i grzyba, ale zobaczmy, czy coś się zmieni. Uwaga. No dobra, są 2 huge, zobaczmy jakie. Grzybek i tukan, uwaga. Okej, golden grzybek, wow. Ale dropik widzowie, ale dropik. Czyli podsumowując, trafiliśmy jednego grzyba wersji normal, jednego grzyba wersji golden, 2 rainbow shiny ekskluzywy, plus takie oto 3 przepiękne huge. Ja jeszcze teraz na ekranie pokażę wam animację Titanika, bo niestety nie udało mi się go trafić, więc pokażę wam po prostu jak wygląda jego animacja. No normalnie ziomo się turla, no ja chciałbym takiego kotka dostać. No ale trudno, może następnym razem. Póki co to na tyle, zróbmy sobie jeszcze jakiś konkurs dla widza, mianowicie 3 takie piękne hugeki, które tutaj dostałem są dla was. Żeby je wygrać obowiązkowo łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, na ekranie teraz macie też ostatnich. Serdecznie mordeczki wam gratuluję i nagrody zostały wysłane do was do mailboxów. A póki co to na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Życzę wam udanego dzionka albo wieczoru, w zależności o której godzinie oglądacie. Ja zmykam i słyszymy się na następnym odcinku. Siemanu!